Przez dwa dni Daleszycki Rynek zmienił się w miejsce kultury i zabawy. To właśnie tu już po raz ósmy odbył się niezapomniany jarmark na Świętego Michała, organizowany przy okazji odpustu w kościele Świętego Michała Archanioła w Daleszycach. Na tegoroczne wydarzenie do Daleszyc przybyły prawdziwe tłumy. Panie burmistrzu, dzisiaj kolejna tak duża impreza i prawdziwe tłumy na Daleszyckim Rynku. Jest satysfakcja? Dzisiaj drugi dzień jarmarku Daleszyckiego na Świętego Michała. Wczorajszy patriotyczny dzień i program bardzo się mieszkańcom podobał, o czym świadczyły tłumy mieszkańców. A dzisiaj rekordowo dużo ludzi przyszło na dzisiejszą imprezę. Na pewno pomogła w tym przepiękna pogoda, ale takich tłumów jeszcze na Daleszyckim Rynku nie widziałem. Rynek duży, a ludzie się nie mogą pomieścić. Bardzo udana impreza, bardzo ciekawy program. Myślę, że wszyscy, którzy dzisiaj tu są, świetnie się bawią, bo dla każdego jest coś dobrego. Co jest ideą dzisiejszego wydarzenia? Dzisiaj jest rozstrzyganych wiele konkursów. Były konkursy kulinarne, ale najważniejszym momentem w dzisiejszej imprezie jest wręczenie złotych wag. Nagrody miasta i gminy Daleszyce za wydarzenie roku, dla firmy roku i dla człowieka roku. Przed chwilą to się dokonało. Gratuluję tym, którzy otrzymali te prestiżowe nagrody. Jedno z największych wydarzeń kulturalnych w Daleszycach rozpoczęło się w sobotę od konkursu pieśni i piosenki patriotycznej. Tego dnia odbył się także widowiskowy koncert poświęcony 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w wykonaniu uczniów daleszyckich szkół oraz lokalnych artystów. W sobotę gwiazdą wieczoru był zespół Tacy Sami Lady Punk Show, który wykonał największe przeboje legendarnej polskiej grupy rockowej Lady Punk. Jednak najwięcej atrakcji czekało na tłumnie przybyłych gości w niedzielę. Co dzisiaj na rynku w Daleszycach? Dzisiejszy program jest bardzo fity. Zaczęliśmy o 14.30 taką bajką ekologiczną dla dzieci w wykonaniu aktorów z teatru Quadro. Na scenie odbywają się tańce różnych regionów w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kielce. Będzie również występ i koncert pani Haliny Kunickiej z zespołu Tobłan, a zakończymy wieczorną zabawą przy zespole góralskim Mila. To na scenie, a co poza sceną? Poza sceną, no choć mamy duży rynek, to naprawdę, drodzy Państwo, okazało się, że miejsca brak. Mamy bardzo dużo wystawienniczych stoisk przygotowanych przez koła gospodyń, przez lokalną grupę działania Białe Ługi, przez lokalnych sponsorów, bardzo duże Wesołe Miasteczko, jak również takie stoiska z cateringiem, kramarze, wyroby rękodzieła. Mamy również punkt medyczny, gdzie można sobie zmierzyć ciśnienie krwi, zbadać cukier. Tam są ratownicy, poinstruują, jak udzielić pierwszej pomocy. Naprawdę, naprawdę bardzo dużo się dzieje dzisiaj na Daleszyckim Rynku. Jesteśmy bardzo zadowoleni jako organizatorzy. Pogoda dopisuje, oby tak dalej. Organizatorzy nie zapomnieli też o najmłodszych. Również nie zapomnieli o najmłodszych. Przygotowanych jest wiele atrakcji. Jak wspomniałem, Wesołe Miasteczko cieszy się dużym powodzeniem, to szczególnie dla najmłodszych, ale mamy też tutaj koniki, które powożą i oczywiście dzieci także występują dla starszych. Pod wrażeniem tego, co działo się na Daleszyckim Rynku, był Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Jak pan ocenia dzisiejsze wydarzenie? Bardzo miło. Po raz kolejny ten rynek żyje. No, po to ta rewitalizacja także w Daleszycach na rynku, jak w wielu miastach świętoszyckich, była tworzona, żeby rzeczywiście wypełniać go ludźmi, żeby się ludzie bawili, ale też troszeczkę kultury, żeby się pojawiało właśnie na tego typu wydarzeniach. Czyli i edukacyjnie, i kulturalnie, i rozrywkowo, i smacznie. Czyli takie połączenie naprawdę piorunujące i widać, że ludzie są zadowoleni. Ważnym wydarzeniem podczas jarmarku na Świętego Michała było wręczenie Złotych Wag, czyli nagród specjalnych miasta i gminy Daleszyce. Wręczono je w trzech kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku i Wydarzenie Roku. I tak Człowiekiem Roku został Damian Stępień, znakomity zawodnik, mistrz Polski w judo. Czym dla Ciebie jest to wyróżnienie, ta nagroda? Myślę, że dla każdego sportowca jest to tak ważna nagroda, każda jest cenna, ponieważ podnosi morale i ochotę do dalszego trenowania. A szczególnie jeszcze w swoim mieście takie wyróżnienie. Bardzo jestem zadowolony. Jakie plany na przyszłość? Treningi, teraz Mistrzostwa Polski Seniorów i dalej rozwijać się i być jak najlepszym. W kategorii Firma Roku statuetką uhonorowano firmę Liowit, producenta żywności liofilizowanej. Spodziewał się pan tego wyróżnienia dzisiaj? Nie spodziewałem się, ale jest bardzo miło być docenionym u siebie, przez sąsiadów, przez władze gminy. A czym dla pana osobiście jest ta statuetka? No, dla mnie powiedziałbym, że jest to wyróżnienie nie tylko dla mnie jako właściciela, ale dla wszystkich pracowników mojej firmy. Im dedykuję tę nagrodę. W kategorii Wydarzenie Roku statuetka powędrowała do zespołu Kryształki za widowisko taneczne przygotowane z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. Czym dla Was jest to wyróżnienie? Na pewno jakimś dużym osiągnięciem, na które bardzo ciężko pracowaliśmy przez ten cały rok. Czujemy się przez to wyróżnieni tą ciężką pracą i wiemy, że ktoś nas docenił. Długo przygotowywaliście tamto wydarzenie? 3 miesiące, na pewno. To była taka właśnie ciężka praca, ale przyniosła duże efekty i naprawdę fajnie się tańczyło właśnie przez to. Duża przyjemność. W tym roku przyznano również nagrodę specjalną, którą wręczono dla firmy Prodmar z Sukowa za promowanie gminy wysoką jakością swoich usług. Czym dla pana jest to wyróżnienie? Zaufanie, nagroda za dobrą pracę, którą wykonujemy na rzecz, żeby propagować i rozsławiać gminę Daleszyce, bo nie ukrywam, że robimy to dobrze na wyspecjalizowanych maszynach i dzięki temu no nasza gmina słynie, bo robimy nie tylko na Polskę, ale również do krajów Unii Europejskiej, a nawet i sięgamy poza kraje Unii Europejskiej. Wspaniałe występy, liczne pokazy, stragany z rozmaitościami, a dla najmłodszych wesołe miasteczko. 2 dni jarmarku na Świętego Michała przyciągnęły na daleszycki rynek prawdziwe tłumy gości. Nie zabrakło też gwiazd. Z koncertem swoich znanych piosenek wystąpiła Halina Kunicka i zespół Top One, a wieczorem do tańca grał zespół góralski Mila. Organizatorami jarmarku na Świętego Michała w Daleszycach byli burmistrz miasta i gminy Daleszyce, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej. Ciao, ciao,